Cześć, siema, elo, z tej strony Lisu, a.k.a. Masters of Wasz pojeb, a w dzisiejszym długo wyczekiwanym materiale wyjaśnię całą pieprzoną fabułę gier Outlast w ciągu chronologicznym. Ów wideo zawierać będzie content z Outlasta 1, dodatku Whistleblower, Outlasta 2 oraz serii komiksów The Murkoff Account, które domykają ciąg zdarzeń franczyzy, przynajmniej póki co. Dlatego też spoiler alert dla wszystkich chcących na własną rękę przekonać się, co dzieje się na przestrzeni tych gier. Dodam też, że seria Outlast jest moim horrorowym ulubieńcem, a już dwójkę to po prostu kocham nad życie. Więc zrobienie tego filmu było dla mnie czystą przyjemnością, dla mojego zaufanego montażysty Andrzeja Z. już pewnie mniej, bo jak sam stwierdził, te gry to miąższ, ale mimo to również bawił się niekiepsko. Nie przedłużając, moje drogie skurwysyny, zapaszcie sobie mocną herbatę, albo kupcie browara i zasiądźcie wygodnie, albowiem wyruszamy w podróż, by zgłębić jedną z najmroczniejszych historii tego świata. Outlast 1 i Whistleblower. A zatem właściwym rozpoczęciem fabuły Outlasta nie będzie przyjazd Milesa Apshura do Mount Massive Asylum, nie będzie to też wysłanie listu przez Waylona Parka mówiącego o horrorach dziejących się w placówce korporacji Murkoff. Właściwym początkiem jest koniec II wojny światowej, gdzie to pracujący dla nazistów dr Rudolf Gustav Wernicke przeprowadza badania nad projektem silnika morfogenicznego. Wernicke jest prominentnym matematykiem i naukowcem, który studiował razem z Alanem Turingiem i wspólnie z nim zapoczątkował pracę nad tym silnikiem. Już w 1938 roku pozostali naukowcy i pracownicy zamieszani w projekt uważali, że Wernicke za pomocą ów silnika otworzył bramę do świata spirytystycznego, co sugeruje, że nawet wtedy Rudolf był całkiem blisko osiągnięcia zamierzonego celu. To właśnie też w tamtym okresie swą działalność na szeroką skalę zapoczątkował Murkoff, który w tym samym roku sprzedawał już siłom niemieckim gaz difosgenowy. Koniec wojny wynikający z przejęcia Berlina przez Armię Czerwoną w 1945 roku uniemożliwił mu jednak dalszą pracę, przynajmniej dla nazistów. W wyniku operacji Paperclip, czyli masowego transferu nazistowskich uczonych do Ameryki Północnej, by tam pracowali dalej dla rządu USA, dr Wernicke w 1949 roku otrzymuje wizę do Stanów, gdzie następnie kontynuuje swe badania w mieście Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Nie wiemy, przez ile Rudolf pracuje w Alamos, wiemy natomiast, że po kilkudziesięciu latach przechodzi na emeryturę, a wraz z nastaniem drugiego tysiąclecia rozpoczyna dobrowolne badania dla korporacji Murkoff. Teraz przejdźmy do początków zakładu dla psychicznie chorych w Mount Massive Asylum, które założone zostaje w 1967 roku i... No za długo to sobie kurwa nie podziałało, bo zaraz wszelka aktywność w placówce zostaje wstrzymana przez jakiegoś nieznanego pacjenta, który zabija trzech tamtejszych naukowców. Następnie w 1971 roku MMA zostaje zamknięte. Śmiało możemy też spekulować, że pierwotnie w latach 67-71 ośrodek stanowił przykrywkę dla badań CIA nad projektem MK-Ultra. Stąd też na przestrzeni rozgrywki możemy znaleźć wiele dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia. Czym było MK-Ultra? Był to tajny i nielegalny projekt sponsorowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, mający na celu kontrolowanie umysłu danej jednostki lub grupy ludzi za pomocą hardkorowego ćpania pacjentów, hipnozy i innych... moralnie podważalnych środków, a w roku 1972 dyrektor CIA Richard Helms polecił zniszczyć 95% dokumentów o MK-Ultra, jednak część z nich przetrwała właśnie w placówce w Mount Massive. I tutaj fun fact, MK-Ultra istniało naprawdę, Outlast niczego nie zmyślił. W grze można znaleźć nawet notatkę opisującą doświadczenie z dwoma pacjentkami i pistoletem, które zostało centralnie przepisane słowo w słowo z dokumentów, które w 1977 roku CIA musiało niechętnie odtajnić poprzez tak zwany akt zażądania wolności informacji. Nie wiem, taki tam przepis prawny najwyraźniej w USA mają. Tak czy inaczej, robimy teraz potężny skok naprzód aż do 2009 roku, gdzie to Asylum zostaje otwarte na nowo.
tym razem przez Murkoff Corporation, a Wernicke wznawia tam pracę nad silnikiem morfogenicznym. W tym momencie wypadałoby wytłumaczyć, czym jest projekt Wallrider i co wspólnego ma z nim ten cały silnik. Murkoff próbuje stworzyć broń idealną przy wykorzystaniu roju nanobotów. Silnik morfogeniczny służy do nawiązania połączenia psychosomatycznego lub prościej połączenia mózgowego człowieka z nanitami, czyli właśnie nanobotami. By takie połączenie zostało nawiązane, host, czyli nazwijmy to operator nanobotów, musi mieć odpowiednio przerżnięty mózg, albo jak kto woli, odpowiednio mocną psychę, by kontrolować rój. Dlatego też Murkoff wykorzystał do badań osoby psychicznie chore, o które niewiele osób się martwiło, i poddał je niewyobrażalnemu cierpieniu psychicznemu, jak i fizycznemu, by te stały się odpowiednim hostem dla Wallridera. Jak dowiadujemy się z jednego z dokumentów w grze, nazwa Wallrider pochodzi z niemieckiego folkloru i nakreśla demoniczną sylwetkę nocnego upiora, który paraliżuje śpiącą ofiarę i wysysa z niej krew lub, jeśli to kobieta, mleko. Oczywiście te wierzenia nie mają nic wspólnego z murkowskim terminem Wallrider, który jest jedynie nazwą roboczą dla nanobroni, którą tworzą. Gdy pacjent przejdzie już wystarczająco dużą dawkę cierpień, umieszczany jest w okrągłej kadzi z płynem i podpina mu się pod jego organizm różnego przeznaczenia rurki podtrzymujące funkcje życiowe. Host zapada w specyficzny, świadomy sen, po czym wstrzykuje mu się tak zwane molekuły prekursorowe, które po chwili zostają przetransformowane przez jego ciało w nanoboty. Jak to dokładnie działa, I don't give a bloody fuck, mate. Nigdzie nie zostało to konkretnie wyjaśnione. I tak właśnie powstaje rój nanobotów, przybierający humanoidalną postać sterowaną świadomym snem hosta. Najlepszym kandydatem na hosta okazuje się być 19-letni pacjent William Hope, kryptonim Billy, który wykazuje największą aktywność mózgu podczas świadomego snu. 17 września 2013 roku niejaki Waylon Park, pracownik informatyczny Murkoff, ma już dosyć tutejszej pogardy dla ludzkiego życia, więc wysyła maila do niezależnego dziennikarza Milesa Apshura, by ten zajął się sprawą. Niestety, wkrótce po wysłaniu e-maila Park zostaje namierzony przez zabezpieczenia Murkoffu i złapany przez strażników, którym przewodzi Jeremy Blair, swoisty CEO całego projektu Wallrider, jak i placówki w Mont Massif. Park zostaje wbrew swojej woli uznany za niepoczytalnego i skierowany na tortury mentalne jako kolejny test subject pod silnik morfogeniczny. 2 godziny później następuje Security Breach i Billy Hope jako Wallrider wydostaje się na wolność, zabijając po drodze wszystkich pracowników MMA oraz losowych więźniów, których napotka. Waylon uwalnia się z więzów i rusza wydostać się z tego pojebowa. W trakcie ucieczki przed Wallriderem, psycholami i Wiktorem Reznowem, informatyk dowiaduje się z rozmowy dwóch murkowców o radiu, skąd można wezwać pomoc ze świata zewnętrznego. Droga do radia jest długa, siermiężna i bardzo niebezpieczna, ale ostatecznie Parkowi udaje się tam dotrzeć tylko po to, by Jeremy Blair zniszczył ów radio swą zomowską pałą, a następnie począł dusić biednego protagonistę. Do akcji przyłącza się krwawy żbik Chris Walker, tworząc zamieszanie, w wyniku którego Waylon umyka swej zgubie, obejmując pierwotny cel, po prostu wyjść z ośrodka frontowymi drzwiami. Przebijając się przez, jak to mówi mój kompan, miąższ, dociera do bloku, gdzie uprzednio więźniowie wykonywali prace krawiecko-sznycerskie pod nadzorem. To właśnie tam zaszył się Eddie Glaskin, kompletny popierdoleniec, który przerabia facetów, ucinając im genitalia i zamieniając w jego własne panny młode. Waylon zostaje złapany i uśpiony na blisko 12 godzin przez Glaskina. W tym czasie do MMA dojeżdża Miles Apshur, wcześniej wspomniany niezależny dziennikarz, który dostał cynk od Parka. Po dostaniu się do środka placówki odkrywa on przerażające pokłosie wydostania się Wallridera na wolność. Nie mogąc zawrócić pierwotną drogą, Miles próbuje za ówczesną radą konającego CTK odblokować drzwi główne za pomocą pokoju kontrolnego, jednak gdy prawie mu się to udaje, zostaje uśpiony przez ojca Martina, kolejnego psychola uznającego się za księdza, wyznającego boskość Wallridera. Ostatnie, co Apshur widzi przed odpłynięciem, to masakrowany przez Billego oddział taktyczny Murkoffu, zesłany do laboratorium umieszczonego pod zakładem. Nasz protagonista budzi się w izolatce w bloku więziennym, gdzie zaczyna się jego podróż przez kręgi murkowskiego piekła.
Po drodze napotyka takie ikoniczne postaci jak nagich bliźniaków pojebów, krwawego żbika pojeba, doktora pojeba i innych pojebów. Po utracie niektórych palców... Ty chory skurwysynie! W uzyskaniu tony siniaków i kompletnym przerżnięciu psychy, Miles dociera ponownie do księdza Martina, który uznając, że nasz bohater uwiecznił swą kamerą dość horrorów tego miejsca, podpala się, pozostawiając mu klucz do windy, głównej bloku administracyjnego. Miles myśli sobie, git, ciśnie do windy i zjeżdża nią na parter ku wyjściu. Jednak elevata zjeżdża jeszcze niżej, aż do podziemnego laboratorium Murkofu. Tam Miles traci resztki nadziei na opuszczenie MMA, będąc żywym. Zaczyna go gonić Wall Rider, którego bez odpowiedniej znajomości technologii można śmiało pomylić z duchem. Dziennikarz wpada na Chrisa Walkera, na którego wpada z kolei Ruina Nobotów. Wall Rider obija Walkera o ściany, jak gdyby był on piłką kauczukową, po czym mieli go przez wentylację na części pierwsze, zapominając o protagoniście. Po tym jakże satysfakcjonującym widoku Absurd napotyka 94-letniego doktora Wernicke, który opowiada mu historię Wall Ridera i silnika morfogenicznego, oznajmiając przy tym, że myślenie, że człowiek może okiełznać taką technologię, było od początku głupie i naiwne. Następnie Gustav prosi naszego bohatera o zabicie Billego, odłączając aparaturę podtrzymującą jego żywot w kadzi, skąd kontroluje nanobotami. Miles się podejmuje tego zadania i po kilku gonitwach z Wall Riderem udaje mu się odłączyć aparaturę. Billy w agonii rzuca Absurdem jak szmacianą lalką, ale ostatecznie umiera, zostawiając go ledwo żywego na ziemi. Dziennikarz podnosi się i rusza ociężale do wyjścia, mając w rękach materiał swojego życia. W jednym z korytarzy laboratorium dopada go oddział najemników Murkofu z Wernicke na czele i... No tak... Mimo rozstrzelania Miles przeżywa dzięki nanobotom, które w chwili utracenia Billego jako hosta weszły w jego ciało i zregenerowały rany postrzałowe, po czym zaczęły rozrywać na strzępy CT-ków korporacji, jak i najprawdopodobniej samego Wernicke. Tym samym Absurd stał się nowym hostem dla Wall Ridera. Mniej więcej w tym samym czasie Waylon Park ucieka przed gigakastratorem Glaskinem. Eddie dopada informatyka i próbuje go powiesić, jednak ten oswobadza się, doprowadzając do śmierci pana młodego. Park wydostaje się z bloku robotniczego, docierając do sekcji administracyjnej, gdzie przy wyjściu na zewnątrz spotyka jeszcze raz Blaira. CEO placówki rani Waylona w brzuch, jednak przed śmiercią ochrania go Miles pod postacią Wall Ridera. Nie czekając, nasz informatyk wybiega na zewnątrz i dociera do auta, którym przyjechał do MMA Absurd. Wsiada, nagrywa po raz ostatni Wall Ridera, po czym ucieka raz na zawsze z tego przeklętego miejsca. Gdy Waylon wraca do cywilizacji, znajduje człowieka, który może mu pomóc w upublicznieniu masakry w MMA, niejakiego Simona Peacocka, który radzi mu, że jeżeli wyśle on nagrania z placówki Murkofu w świat, jego życie, jak i życie jego rodziny będzie ekstremalnie zagrożone. Tym niemniej, protagonista dodatku decyduje się puścić w świat dowody przeciw korporacji. Tak oto też kończy się fabuła pierwszej części gry i dodatku. Outlast 2. Następnie przechodzimy do fabuły Outlast 2 i podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, musimy zacząć o wiele wcześniej niż początek gry. W 1933 lub 1937 roku, mamy dwie daty, które są sprzeczne, nie wiemy, która jest prawdziwa, na świat przychodzi Sullivan Knott, który wraz z dorosłym wiekiem zaczyna pracować jako sprzedawca butów w mieście Albuquerque w Nowym Meksyku. Chłop popada w długi i to takie, że jego praca nie jest w stanie ich spłacić, dlatego zatrudnia się jako asystent na nocne zmiany w audycjach amerykańskiego odpowiednika Radia Maryja. Słuchając nocnych przemówień pastorów, Sullivanowi nie podoba się zwłaszcza uznanie seksu pozamałżeńskiego za grzech. W trakcie kolejnych audycji zaczyna słyszeć w eterze poza rozmowami coś, co określać będzie jako głos Boga. Bóg przemawia do Knota, mówiąc mu, że nie jest on usatysfakcjonowany współczesnymi religiami na ziemi i pragnie, by to właśnie on, jako nowy prorok, stworzył mu stado oddanych followersów.
Sullivan przystaje na żądania Boga i zaczyna zbierać zagubionych, biednych czy innych ludzi bez celu w życiu. Po jakimś czasie liczba wyznawców jego kultu sięga blisko setki, a sama sekta zostaje ozwana testamentem nowego Ezekiela. Religijna ferajna zadamawia się u niejakiej Lidii Degan, wyznawczyni nauk Knota, która ma posiadaniu duże i ekskluzywne rancho. Sam Knot otrzymuje od Boga kolejne wizje i dyrektywy, które sumiennie spisuje w swojej Ewangelii. Przy okazji zachęca też uczestniczące w kulcie kobiety, by uprawiały seks z wieloma mężczyznami, jeśli ci wyrażą na to chęć, ale przede wszystkim, by współżyły z papą Knotem. W ten sposób w sekcie zaczęły się rodzić dzieci, co bez uprzedniej hospitalizacji było w Nowym Meksyku nielegalne i doprowadziło do rajdu policji na teren rancha. Większość followersów Knota zostało zatrzymanych, jedynie jemu i garstce innych udało się uciec, tym samym doprowadzając testament nowego Ezekiela na skraj upadku. Sullivan długo błąkał się bez celu, aż w końcu wziął się w garść i wspiął na górę, by porozmawiać z Bogiem na osobności. To tam Knot wyciął sobie lewą gałkę oczną, by przez nią ujrzeć przyszłość, jak powiedział mu Bóg. No i zobaczył, ujrzał osadę położoną w dziczy rezerwatów Arizony. Wypełniony nowym obowiązkiem, Sullivan ruszył ze swoimi followersami w skaliste ostępy północno-zachodniego Nowego Meksyku, do rezerwatu Havasupai, skąd siłą przesiedlono tubylcze plemiona Indian i ustanowiono bramę świątynną, Temple Gate, czyli osadę, w której wyznawcy testamentu Nowego Ezekiela będą wyczekiwać końca świata i nadejścia Antychrysta. Pośród kultu Knota tworzą się reguły, takie jak: papa Knot może współżyć z kim chce, ojciec może uprawiać seks z córką, jeśli jej matka nie żyje, a wraz z postępem czasu i kolejnymi wizjami od Boga Sullivan zarządził, że każde dziecko musi zostać zabite, albowiem, jak przepowiedział Antychryst, nadejdzie z jego własnego stada. Podczas gdy młode pokolenia były masowo mordowane w bramie świątynnej, od sekty Knota odkleiły się dwa odłamy. Pierwszy był nadal przychylny naukom papy, jednak obejmował ludzi, którzy zachorowali na trąd i innego rodzaju choroby zakaźne z powodu skrajnie ubogich warunków sanitarnych. Ludzie ci zostali wygnani i osiedleni w rozpadlinach kanionów, gdzie nieprzerwanie cierpieli, czekając na przybycie nowego proroka, który wybawi ich od bólu. Jak sądzą bowiem, ich choroba wynika z nieczystości duszy. Ów trendowatym przewodzić zaczął karzeł Laird Byron, który pozostał w pisemnych kontaktach z Sullivanem. Drugi natomiast stał się jawną opozycją do testamentu nowego Ezekiela. Heretycy pod przywództwem Vala, Walta Kobieta BTW, zamieszkali okoliczną kopalnią i pobliskie skalne wzgórza. Sama Val była niegdyś swoistym diakonem papy Knota, a jej zadaniem była opieka nad wieloma dziećmi, przynajmniej do momentu, aż padło hasło Remember. No childish, gdzie musiała ona wszystkie te dzieci pozabijać. Później doznała ona, i nie tylko ona, szeregu snów, skąd wywnioskowała, że Ewangelia Knota to kłamstwo. Val wydrążyła tunel w ziemi na obrzeżach bramy świątynnej, gdzie spotkała się z innymi osadnikami podzielającymi jej wizję. W ten oto sposób narodzili się heretycy, którzy uważają, że Antychryst powinien się narodzić, by zerżnąć ten świat w chwale. W ogóle z tym rżnięciem to u nich bardzo dużo rytualnych orgii seksualnych z użyciem siły, no ogólnie straszne rzeczy się tam kurwa u nich dzieją. Straszne rzeczy. W zasadzie poza samą Val, mało który heretyk potrafi mówić. Są nadzy, za wyjątkiem głów, gdzie powsadzane mają jakieś gałęzie i grudy błota, a resztę ciała pokrywa jakiś szary proch, być może wapno z kopalni, w której koczują. Nie wiemy, kiedy dokładnie dzieją się wydarzenia Outlasta 2, jednak śmiało możemy zakładać, że w roku 2013, na przestrzeni września i listopada. Nad tereny rezerwatu Havasupai w Arizonie przylatuje śmigłowiec, wynajęty przez Blake'a i Lynn Langerman, małżeństwo niezależnych dziennikarzy badających sprawę tzw. Jane Doe, co można przetłumaczyć jako anonimowa poszukiwana. Podczas lotu Blake zasypia i śni mu się fragment wydarzenia z jego dzieciństwa. W katolickiej szkole imienia świętej Sybilli, gdzie uczęszczał on, Lynn, a także jego ówczesna miłość Jessica Gray, która była molestowana przez tamtejszego nauczyciela muzyki, księdza Luther Millsa.
Pewnej zimowej nocy Blake i Jessica pozostali po zajęciach w szkole, zaszywając się na tyłach stołówki, gdzie rozmawiali sobie o wszystkim i o niczym. Gdy już mieli zamiar wyjść ze szkoły, zatrzymał ich właśnie ojciec Luther Milch. Ponaglając Blake'a, by opuścił budynek, a Jessice każąc zostać i się z nim modlić. Blake już zaczął wychodzić ze szkoły, gdy usłyszał krzyk swojej koleżanki, nawrócił więc i pobiegł w jej kierunku. Spóźnił się jednak, zastając martwą Jessicę na klatce schodowej. Choć bez premedytacji, mordercą dziewczynki był oczywiście Luther Milch, który nakazał Blake'owi dożywotnio milczeć w tej sprawie, samemu fałszując samobójstwo Jessiki, w które ostatecznie wszyscy uwierzyli, a jedynie nasz młody protagonista znał prawdę. I na resztę życia pozostał mu potężny żal, że nie mógł w sobie znaleźć dość odwagi, by powiedzieć komuś prawdę, co wydarzyło się tamtej nocy. Tak czy inaczej, Blake zostaje zbudzony i rozpoczyna kręcić z Lynn materiał na temat wcześniej wspomnianej Jane Doe. Kę przerywa nagły rozbłysk światła, który uszkadza silnik w śmigłowcu, za pośrednictwem czego dochodzi do rozbicia maszyny. Po jakimś czasie Blake dochodzi do siebie, przeżywając rozbicie helikoptera. Nie może znaleźć Lynn, pilota natomiast znajduje dosyć szybko, bo jest przywiązany do drzewa i rozpruty nożem wskroś. Protagonista, choć przestraszony, rusza swojej żonie na ratunek, zakładając, że została porwana. W trakcie szukania jednocześnie pomocy i Lynn, Blake orientuje się, że każdy człowiek w promieniu 20 km2 pragnie jedynie jego śmierci i tym samym znalazł się w pieprzonym piekle. Udaje mu się znaleźć Lynn, która ucieka z kościoła, w którym jest inspektowana przez Nota. Sullivan twierdzi, że Lynn jest w ciąży i nosi w sobie antychrysta, co w gruncie rzeczy nie ma sensu, bo jak mówi Blake, on i jego żona nie byli razem w łóżku od wielu miesięcy. One Way Oranżada, Blake i Lynn tylko zdążyli się znaleźć, a już zostają odseparowani przez heretyków, którzy uprowadzają partnerkę protagonisty do kopalni, zostawiając go samego przy życiu. Od tamtego momentu Blake rozpoczyna mozolną przeprawę do kopalni. Przedziera się przez bramę świątynną i jej rubieże, gdzie cały czas próbują go zabić wyznawcy papy Nota, w tym najzagorzalsza z nich, ponura suka, Marta. Następnie przez pola kukurydzy, występy skalne do rozpadlin górskich, gdzie żyją trendowaci. Zostaje przybity do krzyża, bo uznany jest za mesjasza trendowatych. Laird wpycha mu swoją skażoną krew do ryjca. Chłop się jednak nie poddaje i zrywa się z krzyża. Bandażuje ręce, przedziera się przez skrajny syf i ubóstwo. Zostaje obrzygany przez trendowatego, mało sobie z tego robi. Na przestrzeni całej jego przygody pojawia się więcej identycznych jak przy locie śmigłowcem rozbłysków światła. Coraz częściej traci poczytalność, wracając wspomnieniami do szkoły, gdzie zginęła Jessica. Tam zaczyna go gonić jakiś rozkurw. Wraca do rzeczywistości, ale będąc już w innym miejscu, z łuku próbuje go ustrzelić ten pierdolony, ropiejący karzeł, dosiadający złe alter ego Shreka. Na szczęście obaj giną, bo zostają zrzuceni przez swoich wkurwionych jego... Nie mogę z tym złym alterem Shrek. Kto to kurwa pisał, nie? Ty... Czekaj... Wkurwionych jego postacią podwładnych. Blake dociera nad jezioro, pakuje się do tratwy. Coraz częściej pojawiają mu się znaki apokalipsy, jak martwe ryby. Zalewa go potężna fala. Płynie dalej. Tratwa się niszczy, ale kurwa płynie dalej. Dociera na teren heretyków. Zaczynają go gonić obśrupy. Flashbacki za szkołą coraz częstsze. Jeb kurwa. Coraz więcej posoki. Znów ucieka wykurwistemu demonisku. Kurwa, deszcz krwi. Jebany deszcz posoki. Ślicznie. Powieszeni na drewnianej ścianie odwrócone krzyże. A znowu obśrupy, kurwa. Obśrupy everywhere, szkoła. Pościg narasta w miarę jak Blake traci poczucie czasu i przestrzeni. Pętla na jego szyi zaczyna się zaciskać wraz z tym, jak kończą mu się opcje. Ostatecznie dociera do windy prowadzącej do kopalni. Zjeżdża, kurwa, hamulce poszły. Jeb, kurwa. Zjechał na sam dół i przeżył? Nie, znaczy przeżył, ale da się głębiej. Rzesz je pierdolę, znowu obśrupy. Nie mogą go zobaczyć, dobra chuj. Goni nas horta obśrupów, spierdalamy. Ohoho, ludzie powbijani w ściany. Martwe dzieci, wszędzie kurwa zabijają te dzieci. Boże, jeszcze to homo nie wiadomo. Ucieka nie, widać, że grał w Code Ghosts. Czy na pewno ucieknie? Wszędzie się rżną, kurwa co jest? O co chodzi z tą penetracją? Kim jest pająko oki baranek? Kim jest Johnny Daniels? KURWA! Johnny Daniels!
Już prawie podłużę, załamuję go, kurwa, smyrdeli, no! Znowu szkoła, rzeczywistość się załamuje, rozkur w przygodzie do rzeczywistego świata. Krew w laki rozbierną, zemsta i zabójstwa. Nie kłamali, to prawdziwy koniec świata, to pierdolone... Przepraszam, wczułem się. Blake dociera do Lynn, która przez ostatnie kilka godzin najprawdopodobniej była gwałcona przez Vala i obśrupy, po czym widząc to mdleje, by również zostać zgwałconym przez Vala. Tak, fabuła tej gry jest absolutnie niesamowita, a nawet nie doszliśmy do większych plot twistów xddddddd. Podczas nieprzytomności nasz bohater doświadcza rekonstrukcji wydarzeń z nocy, w którym Jessica zginęła z rąk Luther Millsa. Po przebudzeniu okazuje się, że elitarna grupa wieśniaków komandosów od Papy Nota przeprowadziła szturm na podziemną siedzibę heretyków. Tym samym Blake bierze nogi za pas, by wydostać się z kopalni. Po drodze natrafia na Lynn, która jest już na oko w 9 miesiącu ciąży. Razem wychodzą z podziemi i ruszają lasem. Wstaje świt, zwiastujący nadejście Antychrysta, którego urodzi żona naszego protagonisty. Słońce jest ogromne i jakieś inne. Jest jasno, choć mgliście. Zrywa się silny wiatr, a z nieba walą pioruny. No świat się kurwa kończy. W trakcie przedzierania się przez ruiny domostw napotykają po raz ostatni Martę the Bad Bitch, która zapędza ich w kozi róg i ma zadać ostateczny cios, jednak... No powiedzmy, że wola boska decyduje kurczę inaczej. Bohaterowie docierają do kościoła, w którym to Blake odbiera poród. Lynn natomiast umiera z wysiłku i utraty krwi. Jednak przed zgonem wypowiada dosyć ważne słowa. Zrozpaczony i wyczerpany Blake zasypia z Antychrystem w ramionach. Gdy się budzi, zauważa obok siebie Sullivana Nota, który mówi mu, że Bóg umilkł, po czym prosi Blake'a, by ten zabił swoje dziecko, póki może. Następnie Not podrzyna sobie gardło i wykrwawia się na oczach protagonisty, który wstaje i wychodzi z kościoła na wioskę, w której, podobnie jak Sullivan, samobójstwo popełnili kolektywnie wszyscy jego wyznawcy. I tutaj fun fact, takie masowe samobójstwo miało miejsce naprawdę, a zabijali się przedstawiciele sekty z Johntown, proszę sobie poczytać. W pewnym momencie Blake się zatrzymuje i obserwuje, jak na jego oczach słońce dosłownie wybucha, a fala uderzeniowa zmiata wszystko, tak jakby cały świat. W tym momencie bohater ma ostatnią wizję, w której Jessica zaprowadza go na zaplecze stołówki i tam zaczyna się z nim modlić. Co to znaczy? Absolutnie kurwa nic, pozwólcie, że teraz dogłębnie wyjaśnimy, co tu się zasadniczo od Józefa staliniło. Gdy Sullivan Nod żył sobie ze swoimi followersami w bramie świątynnej i nikomu nie wadził, w okolicy Murkow wybudował swoją instalację, obierając na cel tych wieśniaków jako idealny cel doświadczalny, żyjący na odludziu. W Outlaście 1 możemy natrafić na dokument, w którym Jennifer Rowland, pani doktor pracująca przy projekcie Wall Rider, prosi kierownictwo o przeniesienie do nowej placówki. Jak się okazuje, miała na myśli właśnie tą infrastrukturę Murkofu położoną w Arizonie, o czym świadczy kolejny dokument. W Outlaście 2 możemy natknąć się, bardzo uważnie szukając, na najważniejszą notkę wyjaśniającą pół gry. Tekst jest spisany przez pracownika Murkofu, który testuje zasięg fal radiowych rozprowadzanych po Havasupai przez wieże, które raz możemy z daleka w grze ujrzeć. Wspomina też on, że wisi obiad dr Jennifer Rowland, co oznacza, że jest ona zamieszana w cały ten projekt. Jaki projekt, pytacie? Już tłumaczę. Chodzi o rozbłyski. Murkow wybudował w okolicy bramy świątynnej wieże transmitujące fale radiowe, doprowadzające powoli wystawionych na ich rażenie ludzi do obłędu. Jest to kolejna broń psychiczna masowego rażenia, nad którą ów korporacja pracuje, by, gdy będzie gotowa, sprzedać ją za miliardy jakiemuś państwu, być może USA. W skład tych fal radiowych wchodzić musi też silnik morfogeniczny, ponieważ już jeden rozbłysk na początku gry wystarczyłby wprawić Lynn w stan ciąży fantomowej, czyli takiej przyspieszonej niby ciąży, która kończy się jedynie krwotokiem. I zazwyczaj zgonem. Dr. Rowland we wspomnianym wcześniej dokumencie z pierwszej części Outlasta zaznacza też, że żywi nadzieję, iż placówka Murkofu, do której zostanie przeniesiona, będzie właściwie zabezpieczona przed falami morfogenicznymi, bo to właśnie one doprowadzały pracownice MMA do fantomowych ciąż i dlatego też zwolniono lub przeniesiono je z tamtej placówki.
To również te same fale wprawiają Blake'a w stan lunatyczny, podczas którego snem jest w szkole, a w praktyce wciąż porusza się na jawie. Emisje radiowe są również w stanie uśmiercać na danym obszarze małe zwierzęta, takie jak ptaki czy ryby, stąd też domniemane znaki apokalipsy. Inne zjawiska, takie jak ogromne fale na jeziorze, szarańcza czy deszcz krwi, to wynik halucynacji naszego protagonisty. A jeszcze jedna istotna rzecz, dlaczego wizje Blake'a dzieją się w szkole? No cóż, to dosyć proste, jego umysł wybrał te wspomnienia jako najsilniejsze, by stały się katalizatorem do oddziaływania fal radiowych. Ostatnim zagadnieniem jest dziecko, które Blake przecież widzi, i eksplozja słońca. Z dzieckiem to jest tak. Jest to halucynacja, którą Blake postrzega tak samo jak i Nod, ponieważ w to dziecko wierzą, a są od dłuższego czasu, zwłaszcza Sullivan, nastawieni na emisję Murkoffu. Dla potwierdzenia tego faktu, mały antychryst nie rzuca cienia, gdy Blake niesie go na rękach, a jest to widoczne na każdej kopii gry. Lynn z kolei w chwili porodu jest poczytalna psychicznie, przez co nie widzi dziecka, stąd słowa "nic tam nie ma". Dlaczego tylko Lynn nie widzi noworodka? Wpływają na to dwa czynniki. Po pierwsze, ból, którego doświadczyła podczas porodu, był na tyle silny, że zakłócił działanie emisji radiowych, a po drugie, samo oddziaływanie fal nie wpłynęło na jej psychikę prawie wcale, ponieważ przez większość emisji w grze była ona przetrzymywana głęboko pod ziemią, gdzie sygnał, wiesz, nie docierał. Z kolei z eksplozją słońca pod koniec związana jest pewna historia. Otóż w chwili, gdy Sullivan podrzynał sobie gardło, a Blake na to patrzył, pod wieże radiowe podbił sobie normalnie Miles pod postacią Wallridera i za jego pomocą przejął kontrolę nad dużą kolonią pobliskich mrówek. Wszedł nimi na maszty i zaczął je zżerać, uszkadzając je na tyle, że gdy Murkoff posłał kolejną emisję, ta wyglądała jak pieprzony koniec świata. Teraz, moi drodzy państwo, przechodzimy do fabuły z komiksów pod tytułem The Murkoff Account. Historia tych 6 numerów opowiada o dwójce agentów Murkoffu, Paulu Marionie i Pauline Glick, którzy są swoistymi czyścicielami korporacji. Jak się okazuje, byli oni zamieszani w sprawę wcześniej wspomnianej Jane Doe, która tak naprawdę nazywała się Anna Lee i była jedną z członkiń testamentu nowego Ezekiela. Blake na przestrzeni gry spotyka Ethana, który jest ojcem dziewczyny. Opowiada mu on o tym, że nie mógł pozwolić, by dziecko, które miała w sobie Anna, bo była w ciąży, tak dla odmiany prawdziwej, zostało zabite przez Knota pod pretekstem, że może być antychrystem. Dlatego też Ethan nakazał dziewczynie uciekać z bramy świątynnej. Annie się to udało, dotarła do drogi wiodącej przez pustynię, skąd zabrała ją ciężarówka, zawożąc do szpitala. Na miejscu pojawili się właśnie Marion i Glick. Anna urodziła zdrowe dziecko, ale w skrócie dostała ataku szału i je udusiła, po czym agentka Glick udusiła samą Annę, fałszując jej śmierć w charakterze samobójstwa. No jakby to powiedział generał Shepard, good, that's one less loose end. Na przestrzeni komiksów agentura Murkoffu wpada na jeszcze ciekawszy trop, mianowicie Waylona Parka i jego rodziny. Przypominam tutaj, że wydarzenia jedynki i dwójki Outlasta dzieją się w małym odstępie czasowym. Jednak ostatecznie nie udaje im się go dorwać, napotykają natomiast Simona Peacocka, który okazuje się być wcześniejszym, nawet od Parka, likerem brudów Murkoffu, będąc również dawnym pacjentem i jednym z nieudanych prób uzyskania Wallridera. Szymon ma nadnaturalną zwinność i siłę, a jego ciało może przybrać zgniłą odmianę. Chce on połączyć siły z Milesem, by wspólnie zniszczyć Murkoff. Agenci Paul i Pauline oddają w niego kilka strzałów z pistoletów, jednak broń małokalibrowa okazuje się być nieskuteczna i Peacock ucieka. Wiem, łeb już się od tego wszystkiego kurwa gotuje, ale mam nadzieję, że jeszcze nadążacie. A i zaznaczam, nie będę opisywał dokładnie każdego komiksu z osobna, bo dzieje się tam wiele pobocznych i mniej interesujących rzeczy, nie wnoszących do fabuły Outlastów niczego konkretnego. Moi drodzy, tym samym dochodzimy do ostatecznego końca dotychczasowej fabuły Outlasta. Po zniszczeniu wież radiowych, Wallrider znika z miejsca zdarzenia. Na zgliszcza bramy świątynnej przyjeżdżają z kolei zastępy naukowców, najemników czy zwykłych pracowników Murkoffu, wszyscy w ochronnych kombinezonach hazmat. Wśród leżących po kotem ciał dziesiątek martwych wieśniaków, trędowatych czy obśrupów, czyściciele wyciągają żywego Blake'a Langermana, który przeżył wybuch pod koniec gry. Jest jednak niekomunikatywny ze względu na abominalnie skrzywioną psychikę. Skrzywdzoną to może nie jest w ogóle idealne słowo, przekurwioną psychikę, tak, to pasuje lepiej.
Choć w stanie katatonicznym pracownicy Murkoffu zabierają Blake'a na przesłuchanie i badania, co dobitnie daje nam do zrozumienia, że główny bohater drugiej części Outlasta, po tym wszystkim co przeszedł, stanie się królikiem doświadczalnym oficjalnie najbardziej niemoralnej korporacji na kuli ziemskiej. O chuj, zrobiliśmy to, przebrnęliśmy przez to wszystko. Moi drodzy państwo, jestem wraz z moim kompanem Andrzejem Z. wykończeni po napisaniu i zmontowaniu w całości tego materiału. Była to potężna rzecz i mam nadzieję, że wyjaśniłem państwu wszystko łopatologicznie i dobitnie. Ale jeśli wciąż macie jakieś pytania, proszę piszcie w komentarzach, a spróbuję na nie odpowiedzieć. BTW, następnym filmem wyjaśniającym będzie już standardowa historia postaci Skoda. Tym razem na warsztat weźmiemy prawdopodobnie albo Alexa z MW2019, albo Davida Masona z Black Opsa 2. No, tym niemniej, naprawdę jestem usatysfakcjonowany, tak jak mówiłem na początku, kocham serię Outlast i mam nadzieję, że wkleiłem się z wyjaśnieniem akurat, bo już całkiem za niedługo wychodzi spin-off serii, osadzony w latach zimnej wojny Outlast Trials. No i tak, to tyle z mojej strony, mówił do was wasz czarujący przewodniczący Mastersów 15, a film montował serdeczny Andrzej Ziejek. Pozdrawiamy, trzymajcie się, do zobaczyska, elo.